Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Romualdem Schildem. Część czwarta. Badania archeologiczne w Afryce. Życie codzienne na pustyni. Myśmy zawsze i w Dolinie Nilu, i na pustyni żyli we własnych obozach. I do dziś mamy taki obóz, bo ta ekspedycja nadal istnieje. I kierownikiem polskiej sekcji, bo teraz ona się rozdzieliła na dwie części, polską i amerykańską, jest profesor Jacek Kabaciński z Poznania. No i on ma odziedziczony po mnie, a ja po profesorze Wendorfie i zresztą uzupełniony bardzo silnie, olbrzymi obóz, bo my mamy kilkadziesiąt namiotów. To są duże namioty pojedyncze, one mają, nie pamiętam, ze 4 metry średni czy 3 i każdy ma taki namiot. Jest namiot mesa, pracownia i jadalnia, który ma 20 parę metrów długości. Są butle gazowe, kuchnie gazowe, namioty kuchenne, stoły, krzesła, łóżka, koło setki albo i więcej koców, pościeli, naczyń, generatorów elektryczności. No jest to wielkie przedsięwzięcie, które jedzie w teren wieloma ciężarówkami i my w pustyni, no to jest prosta sprawa, no jesteśmy tam 300 km, 350 km od najbliższych osiedli, albo jesteśmy 50 km, 300 km od osiedli w pustyni. W Dolinie Nilu, też na pustyni, tej dolnej, ale w pewnej odległości od osad, to z różnych względów, żeby tym ludziom nie przeszkadzać. To jest główny powód. Robotników wozimy ze sobą. Oni są również urządzeni, mają obóz w naszych namiotach, tylko już nie śpią pojedynczo. Mają trochę, są bardziej, że tak powiem, ścieśnieni. Przez lata pracowaliśmy z jednymi, z takimi, że tak powiem, osiadłymi, plemieniem osiadłych Beduinów z Górnego Egiptu, z okolicy Isny. I których dziadkowie już pracowali u nas. Teraz, ponieważ to się dość poważnie zmieniło, to ci robotnicy są inni, jest ich mniejsza ilość, bo i środki są znacznie mniejsze. No więc to był obóz kilkudziesięcioosobowy zawsze. Po pracy mieliśmy tak zwane happy hour, która polegała na tym, że się piło herbatę, a często coś mocniejszego. Potem była kolacja, bo było dwóch kucharzy łącznie z osobami, które pomagały w kuchni. Trzeba było jeździć kilkaset kilometrów niekiedy do miasta po zakupy, potem wrócić z tymi zakupami i tak dalej. No, pod względem logistycznym to bardzo skomplikowany system, który myśmy wzięli, skopiowali od służby geologicznej Egiptu, która z kolei była wytrenowana w tego typu przedsięwzięciach przez XIX-wieczne i z początku XX wieku kierownictwo służby geologicznej Egiptu, które to kierownictwo sprawowali Anglicy. No więc to jest jak gdyby kopia współcześniona tych wszystkich. Zresztą ona przez cały czas była bardzo bezpieczna. Trzeba powiedzieć, że w tej służby geologicznej Egiptu tylko był jeden wypadek śmiertelny od ukąszenia kobry, a to były tysiące tych obozów. Jak wygląda dzień?
w archeologicznym obozie na pustyni? Czynna rutyna jest taka, że godzinę przed śniadaniem się wstaje, albo się samemu wstaje, albo jest pracownik, który ktoś z osób pomagających w kuchni, czy tych też sprzątających, bo te namioty są sprzątane codziennie i tak dalej, i tak dalej. Że tak powiem, puka do namiotu i budzi. Potem jest śniadanie. Po śniadaniu się wyjeżdża w teren samochodami. Jeśli się kopie blisko obozu, to się wraca na lunch do obozu z samochodem. A jeśli dalej, to się ma ze sobą lunch, który każdy dostaje przy wyjeździe. No i wraca się, o czwartej się kończy pracę. Zresztą trzeba pamiętać, że w zimie i wczesną wiosną to tam jeszcze dość wcześnie zapada zmrok. No i około czwartej się wraca, no jak się jest daleko, to się już jest o piątej. Potem się myjemy. Ci, co się myją, niektórzy się mogą nie myć, to już nie jest nakazane. No i potem jest kolacja, po tej kolacji pije się herbatę. No często do kolacji bywało wino, to znaczy nie jakieś olbrzymie ilości, bo to przecież trzeba by wwozić setki butelek ze sobą. Ale często bywało wino, lokalne oczywiście. I potem herbata. I się siedziało i gadało, no co to dużo mówić. Potem szliśmy spać. Jak smakuje pustynna kuchnia? Zawsze myśmy brali emerytowanych kucharzy ze służby geologicznej Egiptu, którzy mieli takie menu angielsko-egipskie. Więc było takie częściowo europejskie, częściowo na przykład desery bywały i typowo egipskie i niby francuskie na przykład. Na przykład taka tradycyjna zupa lentil, soczewicy, która była zawsze na śniadanie. Zupa soczewicy na śniadanie była. Do tego był biały ser, bardzo słony, to takie typowe dla Bliskiego Wschodu, Bałkanów przecież. Gibna Bejda. On na ogół z mleka bawołu. Bardzo dobry. No tak zwane bereciki, to jest te chlebki egipskie, takie placki w zasadzie. I często bardzo na śniadanie to był właśnie głównym posiłkiem na śniadanie to był gorący bób, a drugiego dnia zupa soczewicy. Bób, zupa soczewicy. Bób, zupa soczewicy. Wspaniały jest bób zgnieciony i wymieszany z tym białym serem. To jest coś niesłychanego, bardzo. Często tak zwana tamija, to są takie kulki nazwijmy to ze zmielonego bobu, w każdym razie, no ze świeżego bobu tylko, z takiej mazi i smażone w gorącym płynnym tłuszczu. Tym płynnym tłuszczem u nas było masło topione, bo to było ten tłuszcz, który najłatwiej się transportuje. No, w takich dużych 5-10-kilogramowych puszkach występuje. No i często, jak się było blisko Niny, to często ryby.